Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja to bym bardzo chciał i też bardzo Wam proponuję, żebyście zanim zaczniecie słuchać tego filmu, to sobie teraz dajcie pauzę i skoczcie sobie do kuchni po jakieś ziółka uspokajające albo melisę, którą Wam zawsze polecam od dawien dawna. Później sobie usiądźcie na jakimś wygodnym fotelu, ewentualnie weźcie może jakiś pas albo cokolwiek, żeby się tam przywiązać, przyczepić, żeby czasem nie spaść pod stół. Bo jak się dowiecie, co szykują, no to albo wpadniecie w furię, w nerwy, w nerwice, albo jeszcze stracicie przytomność, bo normalny umysł nie jest w stanie tego przyswoić. Moi drodzy, totalnie zamieciona sprawa pod dywan, nie przez przypadek, ale dzisiaj. Dzisiaj media takie branżowe jak Energetyka 24 informuje, że Polska wycofa pozwy przeciwko polityce klimatycznej Unii Europejskiej. A co to zrobi nam, jaką krzywdę nam to wyrządzi? Ano taką, że Polska totalnie się podda temu, co Unia będzie chciała zrobić. Czyli jeśli Unia powie, że w Polsce tam w 2035 roku nie może ani jeden samochód jeździć spalinowy, to my będziemy zobowiązani to zrobić. Jeśli Polska będzie miała jakieś inne kłopotliwe zachcianki, to też oni będą mogli nas tak potocznie mówiąc udupić. Chodzi m.in. o sprzedaż nowych samochodów oraz o kwestie dotyczące ochrony lasów. Czyli przypuszczam, że będą nam wycinać lasy i my nic nie będziemy mieli do tego. Po prostu tak nas załatwią, że my będziemy płakać. My po prostu będziemy płakać. Zacytuję Wam dzisiejszy artykuł na portalu Energetyka 24, ale jak sobie wpiszecie w Google'a, Polska wycofała albo wycofuje pozwy przeciwko polityce klimatycznej Unii Europejskiej, to macie całą listę wszystkich portali informacyjnych, które dziś o tym piszą. To jest bardzo ważny i bardzo pilny temat. Polska planuje wycofać z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu pozwy złożone tam przez poprzedni rząd przeciwko niektórym aspektom polityki klimatycznej Unii, poinformowała w piątek agencja informacyjna Reutera. Wiecie, jak to jest z tamtymi? Tamci nas sprzedali, ale później jak to wypłynęło, to oni chcieli jakoś udobruchać lud i jakieś tam pozwy wystosowali, nie? Ale to oni nam sprowadzili to Fit for 55, czy jak to tam się nazywa. A ci teraz zrobią to, czego tamtym nie udało się zrobić, nie? Czyli nam takiego kopniaka w tyłek dadzą, że wylecimy prosto w kosmos. Zwrot Polski. Według anonimowych źródeł polskich i unijnych, na które powołuje się Reuters, rząd Donalda Tuska planuje formalnie wycofać skargi przeciwko flagowym regulacjom klimatycznym autorstwa Komisji Europejskiej. Chodzi m.in. o zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych do 2035 roku, limity określające krajowe cele w zakresie redukcji emisji, zmiany na unijnym rynku emisji dwutlenku węgla oraz regulacje dotyczące ochrony lasów. Jak podaje Reuters, rząd Donalda Tuska koordynuje obecnie decyzję między zaangażowanymi ministerstwami. I oni tutaj później piszą, Energetyka 24 nie ma przypadku. Jak ustaliła Energetyka 24, data wycieku tych informacji nie jest przypadkowa. Ma to być sygnał wysłany przez Warszawę do Brukseli w kwestii negocjacji dotyczących celów emisyjnych Komisji Europejskiej na 2040 rok. W przyszłym tygodniu Komisja Europejska chce opublikować swoje stanowisko dotyczące tego horyzontu. Chodzi o pewien gest dobrej woli i otwarcie się na negocjacje, a także zerwanie z dotychczasową nieskuteczną strategią Polski w kwestii polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Mówi jedno ze źródeł rządowych. Chcemy zasygnalizować proaktywne nastawienie do rozmów z Komisją Europejską. Liczymy, że przyniesie to możliwości negocjacji pewnych korzyści dla Polski. Dodaje inne źródło. Rozmówcy Energetyki 24 zgodnie uważają, że pozwy złożone są na użytek polityczny. Rząd Tuska chce wycofać się z tych skarg i byłoby to wprost
wyrażenie zgody na gigantyczną drożyznę wobec Polaków. Pieniądze z ETS mają wszakże, zgodnie z planem Brukseli, trafiać do Unii Europejskiej. Tak Tusk spłaca swoje polityczne długi. To był cytat. Moi drodzy, powiem wam tak szybciutko, co ta Unia teraz szykuje. Tak szybciuteńko, żeby w klimacik wprowadzić. Wysoki rachunek za transformację. Koszty dla Polski liczone w bilionach euro. Drugi. Nowe przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków. Co przyniesie dyrektywa? No to sobie możecie zagłębić się w temat szybciutko. 3 miesiące na wymianę kopciuchów w małopolskim. W użytku wciąż prawie 130 tysięcy sztuk. A ostatnia informacja dotycząca eurokołchozu. To rolnicy zwyciężyli. Komisja Europejska ugięła się pod wpływem protestów. To jeśli chodzi o te unijne tam jakieś tam fanaberie. Moi drodzy, oni teraz, kiedy my sobie tak smacznie śpimy jeszcze snem zimowym, oni zrezygnowali z wszelkiego oporu. To znaczy, że jeśli jakiś komisarz Unii Europejskiej będzie chciał nam zrobić krzywdę, to nam zrobi, bo oni ze wszystkich tych takich sprzeciwów zrezygnowali. Nachapali się tamci z tych ETS-ów, to są miliardy, ci nachapią się jeszcze bardziej. Ludzie są zmuszeni wymieniać piece, ludzie są zmuszeni do samochodów elektrycznych. A ja tak ostatnio sobie myślałem, ciekawe jak oni to zamierzają rozwiązać. No bo teraz jak są bloki, jak są osiedla, to ludzie parkują no albo na parkingach podziemnych, ale przeważnie przed blokami, nie? To jak ci ludzie wszyscy będą ładować te auta? Jest to rzecz niewykonalna, to się nie uda. Oni teraz tak mówią, ale to się nie uda. To nie ma racji bytu, to nie ma prawa bytu, to się po prostu nie uda. To nie ma co nawet się bać, bo im to się nie uda. Nie ma się co stresować, bo to jest niemożliwe. Nie ma takiej opcji, poza tym to tylko Unii Europejskiej, a to też nie we wszystkich krajach, bo na przykład w Serbii, no to i w innych państwach to mogą sobie jeździć z spalinówkami, kiedy chcą i gdzie chcą. I zobaczcie, żeby było to jeszcze gorzej przedstawione, to popatrzcie, oni nawet o tym nie powiedzą. Oni się do tego nigdy nie przyznają. Nigdy. Bo oni wiedzą, że Polacy by im tego nie darowali, ale nawet myślę, że gdyby się przyznali, gdyby powiedzieli, no to Polacy by postękali, ale to tam, ta, szkoda, kurczę, szkoda, mógł tego nie robić Tusk, ale to dopiero zobaczymy. No przecież on musi spłacić to, że on jest teraz premier, on to musi spłacić. Poza tym, to jego współpracownik z pierwszej kadencji, Morawiecki, doprowadził do tego, co jest, bo to on podpisał, bo to on zaczął. Później się chciał wyfiksować, wymigać z tego, bo udawał patriotę, a ten teraz dokończy dzieła. To jedno i drugie to jest to samo. Tutaj nie ma większego, mniejszego zła. To jest jedno i to samo. Oni, im wcale nie zależy nawet na ekologii, bo wiadomo, to jest chyba 400%, te wszystkie samochody, to wszystko. Im zależy przede wszystkim na kasie, bo przedsiębiorstwa i teraz ludzie zwykli będą musieli płacić podatki klimatyczne. Im chodzi o kasę, o pieniądze, oni chcą zarobić, a przy okazji wprowadzać jakieś swoje fanaberie, zachcianki. I tak to wygląda. I zobaczcie, miesiąc, dwa rządów i już rezygnują i będziemy tacy bezradni, bezbronni, będziemy leżeć, albo klęczeć, albo pełzać i ta Bruksela będzie po nas chodzić, deptać nas. Będzie zabierać wszystko, będzie wysysać wszystko. My nawet swoich lasów teraz nie będziemy mieć. Bo my nawet z tego zrezygnowaliśmy. O co chodzi w tym? Ochronę lasów. No to, że oni będą mogli wszystko nam zabrać. Będą mogli to wszystko powycinać. W pień. Załatwią nas na cacy. Polska wycofała pozwy przeciwko Unii Europejskiej. Brawo. No, większego głupka chyba z siebie zrobić się nie da. W momencie, kiedy rolnicy tam protestują i osiągnęli swój cel, w momencie, kiedy oni są teraz w narożniku, są przyparci do muru, Unia Europejska teraz mogłaby zrobić wszystko, bo ona tam ledwo zipie, my wychodzimy jej z pomocną dłonią, z pomocną ręką. Przypuszczam, że jako jedyny kraj, taki pierwszy w kolejce, który chce jeszcze się bardziej zniżyć, jeszcze w tym bagienku tam popływać trochę, zanurzyć się w tym bagnie razem z tą Unią, popływać, a może wypłyniemy, może się utopimy. Jak podawał przecież Reuters, rząd Tuska koordynuje obecnie decyzję między zaangażowanymi ministerstwami. Uwaga, Ministerstwo Klimatu z panią Kluską, czy Kloską, czy jak jej tam. Kto tam jeszcze jest? Jaki jeszcze minister? Kto tam jeszcze jest? Mucha? Kto jeszcze? Przecież oni
podpiszą wszystko. Oni podpiszą wszystko. Przecież ja słyszałem, słuchałem tych wszystkich ich wypowiedzi, przedwyborczych debat. Przecież to są eko wariaci. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć. Pa, pa.